Wtorek, 8 dzień grudnia, Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Po króciutkiej przerwie wraz ze mną w studiu Piotr Fortuna, współtwórca programu. Witaj, Piotrek. Piotrek, chwilę odsapnęliśmy, przyszedł czas na podsumowanie tego, co widzieliśmy w pierwszej rundzie na regionalnych boiskach. Dziś skupimy się na czwartej lidze i klasie okręgowej. Jak co roku, jak co sezon. Są drużyny, które zaskoczyły pozytywnie i są też te, które rozczarowały negatywnie. Będzie dzisiaj chwila o tym, żeby porozmawiać, przeanalizować występy tych drużyn właśnie z czwartej ligi i z klasy okręgowej. Raczej, powiedzmy, na 70% jesteś, spodziewałeś się takiego obrotu sprawy i takiego zestawienia na półmetku, czy wręcz przeciwnie, gdzieś bardziej cię rozczarowało większość zespołów? Myślę, że liga okręgowa w miarę przebiegła wedle oczekiwań. Wiadomo, jest małe rozczarowanie ze strony, powiedzmy, Kłęba Nowic, tak? Ale gdzieś tam można było to przewidywać i rzeczywiście ta czołówka jest taka, jak być powinna. No, czwarta liga, wiadomo, czołówka nam się wykrystalizowała taka, jakbyśmy ją pewnie wszyscy zakładali przed sezonem i myślę, że tutaj jest to bez mniejszej dyskusji, ale od czwartego gdzieś tam do 15 miejsca to rzeczywiście jest no wielka batalia o utrzymanie, tak? I myślę, że te emocje będą do samego końca. No właśnie, zaczniemy sobie od tej czwartej ligi. Może, żeby łatwiej było nam omawiać, to może najpierw rzućmy okiem wszyscy na tabelę, jak ona się kształtuje na półmetku rozgrywek. Karkonosze Jeleniogóra, miejsce pierwsze, 43 punkty. Chrobry, 2 Głogów, drugi, jedno oczko mniej. Na najniższym stopniu podium Apis Jędrzychowice, 37 punktów. Jeżeli chodzi o naszych przedstawicieli, poza Chrobrym, 2 Głogów, Sparta Rudna, czwarta. Orkan jest piąty, 28 punktów. No i tak naprawdę tutaj od tego miejsca, może bardziej piątego niż czwartego, zaczyna się ten kocioł, ten galimatias, jak my to mówimy. Orkan 28, Prochowiczanka 27, Leśnik Osiecznica 27, Odra Total Ścinawa 27, Stal Chocianów 27, Mewa Kunice 26, Górnik Złotoryja 26, Gryf Gryfów Śląski 23, Sparta Grębocice 22, Kuźnia Jawor 22, Konfeks 20, Włóknia Szleśna 17, KS Legnickie Pole 13, Orla Wąsosz 11 i LZS Lotnik Jeżów Sudecki na miejscu ostatnim 8 punktów. O ile te trzy ostatnie zespoły no troszeczkę jednak odstają od tej większości, no to już powiedzmy, no może ten Włóknia Szleśna jeszcze troszeczkę też, ale już Konfeks Legnica w takim prawie, że bezpośrednim kontakcie z Górnikiem Złotoryja i z Mewą Kunice, jest to 6 punktów różnicy, no ale do miejsca, do Sparty Grębocice tylko 2 oczka, do Gryfów Śląski 3 punkty, więc tu widzimy i obserwujemy naprawdę mocny ścisk. Tak jak mówię, Orkan jest piąty, ma 28 punktów, a na przykład Kuźnia Jawor, która jest 14, ma tych punktów 22, 6 oczek, Piotrek 2 mecze i może to wszystko się nam wywrócić do góry nogami. Tutaj już jedno spotkanie spowoduje w przypadku, nie wiem, Stali Chocianów, Odry Total Ścinawa, Orkana, Prowiczanki, Leśnika Osiecznica, Mewy Kunice, Górnika Złotoryja, że tutaj można nagle lecieć o 5 pozycji w górę, w dół, więc prognozowaliśmy to, że ta liga będzie wyrównana i mocna w tym sezonie. Tak jak też wspomniałeś na początku, pierwszą trójkę chyba w ciemno byśmy wytypowali przed startem rozgrywek i śmiem nawet twierdzić, że chyba w takiej kolejności, bo o ile Karkonosze dla nas były chyba zdecydowanym faworytem, to raczej wskazywaliśmy Chrobrego 2 Głogów, że to zespół, który może gdzieś tam deptać po piętach drużynie z Jeleniej Góry, no ale też i wskazywaliśmy Apisa Jędrzychowice, patrząc na poczynania w poprzednich sezonach, gdzieś też właśnie w tej ścisłej czołówce i chyba co do tego nie mamy wątpliwości, że ta pierwsza trójka była do przewidzenia. Była do przewidzenia, ale długi czas no, nie była w stanie odskoczyć od rywali, bo też się potykała, też nie miała lekko. Wiemy, jaki start miał Apis, 4 mecze bez zwycięstwa. No, Apis jest drużyną przede wszystkim po przebudowie, no ale trener Jurewicz no, pokazał, że potrafi te klocki od nowa poukładać i wrzucić tam drużynę na odpowiednie tory. Co do Karkonoszy Jelenia Góra, no
już pierwsza kolejka pokazała, że może gdzieś tam jeszcze w głowach im coś siedzi, że są takimi faworytami, bo od razu na start remis, tak? I później kilka wpadek, które nie pozwoliły aż tak odskoczyć na tym pierwszym miejscu. Chrobry 2 Głogów. Pierwsze spotkanie Leśnik Osiecznica przyjeżdża, gra z nimi jak równy z równym. Też od razu widzą, że no, ten sezon nie będzie tak, że po wszystkich się przejeżdżamy. Także i ta góra nie ma lekko. W tej lidze bardzo długo nie byli w stanie odskoczyć. No wiadomo, ta końcówka sezonu już gdzieś tam może też kondycyjnie po prostu lepiej wyglądali, bo wiadomo, Karkonosze trochę więcej jednostek treningowych mają. Wiadomo, jak trenuje Chrobry 2 Głogów, to już akurat są, no wiadomo, juniorzy, tak, ale którzy trenują profesjonalnie, więc na pewno gdzieś tam ta kondycja jest na wyższym poziomie niż u reszty drużyn, no, w które grają amatorzy, tak, więc jest tutaj ta różnica. No ale tak jak mówisz, no, ta czołówka była do przewidzenia, ją stawialiśmy, no Sparta Rudna też na czwarte miejsce. Śmiało bym dał, ewentualnie bym się zastanowił, czy pierwsza, czy czwarta, czy piąta Sparta, czy Odra Ścinawa, tak? Dokładnie, no tutaj, ten sam dylemat. Tutaj byśmy w ten sposób dywagowali. Wiadomo, no Sparta Rudna troszkę odskoczyła tymi punktami, ale też jest strasznie nierówna w tym sezonie, więc na pewno wygodniej jej się nie siedzi na tym fotelu. Powiem też, jeżeli chodzi o zestawienie dwóch pierwszych drużyn, Karkonosze, Jenia Góra, Chrobry 2 Głogów. Patrząc na wyniki tych drużyn, zgoła odmienne, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że rezerwy Chrobrego Głogów to zespół własnego boiska. Nawet trochę pogrzebałem. Ostatnia porażka Chrobrego 2 Głogów na własnej płycie to sezon 2018-2019, a dokładnie 1 czerwca 2019 roku z BKS Bobrzanie Bolesławiec 1-2. To jest półtorej roku. Oni nie znali goryczy porażki na własnej płycie. I w tym właśnie sezonie też. 8 zwycięstw, 1 tylko remis, jedno potknięcie. A znowu Karkonosze z 5 spotkań faktycznie wygranych, ale aż 3 remisy u siebie i jedna porażka na wyjeździe za to. Taki sam bilans jak Chrobry u siebie, czyli 8 zwycięstw, 1 remis i żadnej porażki. To dla mnie jest troszeczkę zastanawiające, bo patrząc na aspekt własnego boiska, zawsze uważaliśmy to za jakiś atut. No a Karkonosze potknęły się i to tak, no faktycznie z Chrobrym 2 Głogów wygrały 2-1 na własnej płycie, ale już na przykład z Prowiczanką 2-2. No ale jeszcze gorsze wyniki z miejscami 15, 16 i 17. 15 Konfeks Legnica remisuje 1-1, 16 Włókniarz Leśna remisuje 2-2, no i ta porażka, która była no, dla nas niewyobrażalna w pewnym momencie, 0-1 z KS-em Legnickie Pole, który wiemy w jakiej był sytuacji, w jakich problemach jechał do Jeleniej Góry i potrafił wywieźć stamtąd 3 punkty. Zastanawiająca jest ta dyspozycja Karkonoszy Jelenia Góra na własnym boisku, z czego to może wynikać, no bo z jednej strony patrząc, że rywale troszeczkę niżej notowani w tabeli, nie wiem, czy to zlekceważenie rywala, czy znów rywal wspiął się na wyżyny swoich umiejętności? No nie od dziś wiadomo, że drużynom z dołu tabeli lepiej się gra z lepszymi zespołami, czy drużyn z niższych lig, z drużynami z wyższych. No widzimy to niejednokrotnie w Pucharze Polski, tak, a wręcz symbolicznym już jest zwycięstwo Huraganu Morąg nad Zagłębiem Lubin, tak? Ale nie tylko to, no, pamiętamy piękną przygodę błękitnych Starter Szczecińskich, którzy doszli do półfinału, tak? Dopiero odpadli z Lechem Poznań, to nie wiem, czy to nie było po dogrywce, gdzie... Tak, 4-2 chyba po dogrywce. Tak, tak, i to właśnie jest to, no, możliwe, że Karkonosze gdzieś tam w psychice zawodników to siedzi, tak? Przyjeżdża Włókniarz, przyjeżdża Konfekt, przyjeżdża Legnickie Pole, no to przecież to jest formalność, tak? Gramy u siebie, wychodzimy, a bramki same wpadną. A zaś te drużyny z dołu tabeli musimy im pokazać, tak? Oni muszą, my możemy. I mi się wydaje, że tutaj ta psychologia najbardziej wygrywa. Aczkolwiek też to nie jest tragiczny bilans, tak? Bo to może jest tylko 5 zwycięstw, ale też tylko jedna porażka. I myślę, że ta porażka, a w zasadzie wielkie zwycięstwo Legnickiego Pola w tamtym momencie
No, ja uznaję to za największą niespodziankę całej rundy i naprawdę świetny mecz w wykonaniu Legnickiego Pola. Jeżeli chodzi o Chrobrego, porażka w Złotoryi z Górnikiem, no i remis w Legnicy z Konfeksem między innymi, tak, remis też z Włókniarzem Leśna na wyjeździe, to takie, no też jak pokazuje tabela, no to straty punktów z tymi teoretycznie słabszymi rywalami. Właśnie, tutaj Górnik Złotoryja się trochę odgryzł. Pamiętam spotkanie między Chrobrym a Górnikiem z tamtego sezonu, gdzie rzeczywiście Górnik Złotoryja no miał chrapkę na urwanie punktów Chrobremu, ale wtedy no, Chrobry był zabójczo skuteczny, tak, i wszystko, co miał, to wykorzystał, a Górnik Złotoryja, mimo gdzieś tam optycznej przewagi, no nie potrafił tego zrobić. Tym razem po to pierwszym trenera Olśkiewicza się udało, więc na pewno wielki sukces i to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą i o czym rozmawiamy zawsze w kontekście Górnika Złotoryja, no, że oni, to jest drużyna, która właśnie lubi grać z tą górą, tak, i się, tak jak w jednym odcinku się śmialiśmy, że jakbyśmy ich wrzucili do trzeciej ligi, okazałoby się, że Górnik Złotoryja jest gdzieś w topie, bo z wszystkimi lepszymi zaczyna wygrywać i to jest gdzieś tam ich konik, no ale tutaj niestety no, trzeba pracować nad walką z tymi słabszymi, no bo Górnik traci z nimi najwięcej punktów. Ja rozumiem, że to jest drużyna też po przebudowie, też wielu chłopaków z tamtego sezonu poszło grać gdzieś wyżej, próbują swoich sił, ale tak jak to było w przypadku Apisu, tak, oni też poszli do trzeciej ligi, a jednak trener Jurewicz z nich wykrzesał to, co powinien i myślę, że kwestia czasu, aż trener Olaśkiewicz znowu ten Górnik Złotoryja na te właściwe tory napędzi. No właśnie, o Górniku sobie troszeczkę porozmawiamy później, bo tak też właśnie analizuję te wyniki patrząc i faktycznie no jak gdyby potwierdza się to, o czym mówisz, że z tą górą tabeli dużo, dużo lepiej to wygląda. Ale po kolei, Sparta Rudna, czwarte miejsce. Na półmetku jak gdyby tej pierwszej rundy, czyli po dziewięciu kolejkach. Rudna była dopiero 12, miała 11 punktów, a ta druga połówka tej pierwszej odsłony sezonu zdecydowanie lepsza, bo tych punktów już 19 zebranych i to spowodowało, że Sparta Rudna jest na miejscu czwartym, ma 31 punktów, więc też 3 punkty przewagi nad Orkanem Szczedrzykowice, no 6 punktów straty do Apisu Jędrzychowice. Myślę, że obrona tego czwartego miejsca będzie i tak dużym sukcesem Sparty. Nie nastawiam się, powiem szczerze, na walkę o tą pierwszą trójkę, bo jednak ta pierwsza trójka, mam wrażenie, że nieco jest mocniejsza. No, zgadzam się, ale no, nie należy lekceważyć Sparty, ale trzeba zawsze podkreślić to, jak ta liga w tym sezonie wygląda. Mamy naprawdę, może tutaj bym nie chciał tego nazwać wyścigiem żółwi, ale bardziej taki wyścig śmierci, tak? Każdy walczy o to życie, każdy ma z tyłu głowy, ile drużyn spada. No na pewno w najgorszej sytuacji są te drużyny, trzy drużyny z dołu tabeli, ale tutaj, no tak jak mówiliśmy, wszystko jest możliwe, tak? Nie zapominajmy o chociażby Leśniku Osiecznica, który pokazał klasę, tak, jako Beniaminek. To pół roku na pewno dało im, pozwoliło im jeszcze bardziej okrzepnąć, doświadczyć się w tej lidze i też pewnie będą gdzieś tam te wyższe lokaty atakować, także Sparta będzie miała nie lada rywali, no ale trzymamy kciuki, żeby gdzieś tam to miejsce utrzymali, bo rzeczywiście no, te top 5 ligi to jest na pewno coś, co będzie dla nich ok, a wszystko poniżej będzie rozczarowaniem. Tym bardziej, że to jest progres, tak, z sezonu na sezon, więc też ciężko się spodziewać, że nagle będą się bili o pierwsze miejsce, tak, z marszu. I powiedziałem, że mam wrażenie, że nieco lepsze te drużyny. Ktoś pewnie wspomni o tym, no tak, ale porażka 0-2 z Karkonoszami, czy 2-1 z Chrobrym Głogów, 1-2, remis z zapisem 0-0, to też nie pokazuje jak gdyby tej dysproporcji między tymi drużynami. Może powiem tak, te drużyny, które są przed nimi, mniej razy się potknęły i stąd wynika ta lepsza pozycja. Myślę też, że po prostu w tym sezonie mamy bardzo dużo zaskakujących wyników,
a te, które gdzieś tam właśnie w górze powinny być w miarę wyrównane spotkania, one są wyrównane. Ale to właśnie te drużyny teoretycznie słabsze, tak, urywają punkty. Tylko że no, według tabeli one już tak naprawdę nie są jakoś dużo słabsze, no bo no, ta granica punktowa jest bardzo mała. Zgadza się. Piąte miejsce, Orkan Szczedrzykowice, 18 spotkań rozegranych, 28 punktów, 9 zwycięstw, 1 remis i 8 porażek. Bilans bramkowy Orkana 25-34. Tak sobie troszeczkę śledziłem tego Orkana, bo powiem szczerze, no, w wielu sezonach spotykałem się z hejtem związanym z Orkanem i tak troszeczkę postanowiłem sobie wziąć ich w obronę kilkakrotnie. Wiemy też, jak ciężka sytuacja była w gminie Prochowice w pewnym momencie. Nam grzecznościowo grali na boisku w Prochowicach. Wiemy, że tam też iskrzyło w jednym momencie, ale to już trzeba odciąć grubą kreską. Wrócili do siebie. Orkan, zespół solidny. Ktoś często mówił, że, brzydko powiem, ale tak się czytało, wieśniaki, tak? No bo ze względu na małą miejscowość, ale jeżeli się nie mylę i dobrze sprawdziłem, to jest 11 sezon z rzędu na boiskach czwartej ligi. Z całego zestawienia to jest najdłużej grająca drużyna na tym poziomie rozgrywkowym w ciągu. No, pomijając Karkonosze i Jeleniogórę, które grały albo w czwartej, albo w trzeciej lidze. No to byłby faktycznie zespół, który gra dłużej, no ale porównujemy miasto Jelenia Góra do małej miejscowości Szczedrzykowice, tak? Nie wiem, czy to nie jest w ogóle mnie najmniejsza miejscowość w czwartej lidze, bo tak, Legnickie Pole jest chyba większe, Leśna, nie wiem jak Kunice, czy nie jest, nie są, chyba nie, bo to jest gmina. Geografia nigdy nie była moim mocnym punktem. I też, ale w każdym razie, no co będziemy się oszukiwać? Jest to najmniejsza albo jedna z trzech najmniejszych miejscowości, która gra na poziomie czwartej ligi. I tak jak powiedziałem, 11 sezon z rzędu, więc moim zdaniem trzeba przyklasnąć, docenić ludzi, którzy o to zadbali, czyli od prezesa poprzez cały zarząd i ludzi związanych, jak i zawodników. Trzon zespołu, Jarek Gambal od lat, tak? Łukasz Filipiak, Marcin Ogórek. Naprawdę ludzie, którzy zżyli się z tym klubem i dzięki też którym ten klub tak długo gra na boiskach czwartoligowych i gra z powodzeniem. Dziś jest na piątym miejscu i niejednemu utarł nosa, no bo trzeba powiedzieć, że wszyscy od dwóch sezonów skreślają przynajmniej Orkana, że tam się źle dzieje. Raz to nie było boiska, ktoś twierdził, że nie ma pieniędzy, że ludzie się rozchodzą, że nie jak gdyby integrują się z Orkanem Szczedrzykowice jako z klubem, tylko ktoś twierdził, że zarobkowo tam są. Od dwóch sezonów przynajmniej mówi się, że Orkan już nie będzie istniał, Orkan istnieje, Orkan ma się dobrze, Orkan jest piąty. No tak, no, rzeczywiście może gdzieś tam ta infrastruktura odbiega od innych drużyn czwartoligowych. Może rzeczywiście gdzieś tak, no nie wygląda to na czwartą ligę, jakby się przejechało tak obok boiska i by się na to nie zwróciło uwagi. Aczkolwiek no, to nie obiekt, nie boisko gra, tak? I to, że chłopaki są z mniejszej miejscowości, no tylko nadaje im charakteru, tak? I to, że potrafią właśnie utrzeć wszystkim nosa, pokazać, że potrafią grać w piłkę, że nie są przypadkowo tam, gdzie się znajdują. Wiadomo, chociażby te ich problemy z grupami młodzieżowymi, no ale w tak małej miejscowości, no ciężko tą młodzież znaleźć. Wiadomo, że Prochowice mają szkółkę, która jest atrakcyjniejsza, tak? Miasto Orkana, gminne. Tak? Wiadomo, więc gdzieś tam, jeżeli w okolicy młodzież pewnie idzie grać w piłkę, no to idzie do Prochowic, a nie do Orkana. No i mają ten problem, przez co też właśnie są te pogłoski, że można ich gdzieś tam wykluczyć. No ale trzymają się, mają się dobrze. I oby tak jak najdalej, no bo tak jak wspomniałeś, nazwiska, które za tym stoją, no to są nazwiska uznane w regionie, w piłce i no i pokazują wszyscy, że potrafią się utrzymywać. No właśnie, myślisz, że są w stanie jeszcze tutaj szarpnąć z parteru i zamienić się miejscami? No ciężko cokolwiek wróżyć w tym sezonie, tak? No każdy jest w stanie wygrać z każdym. Raczej bym, jeśli miałbym gdzieś obstawiać, to raczej
bym obstawił, że gdzieś tam między 7. a 10. miejscem, bo bliżej 7. na pewno, tak? Myślę, że gdzieś tam właśnie od Raścinowa złapie formę, tak? Jest też Leśnik. Jest też Leśnik Osiecznica. No i mimo wszystko cały czas liczę gdzieś tam na Mewę Kunicę, tak? Bo wiadomo, zapowiedzieli transfery w zimę. Jak wiadomo, potrafią w te transfery i jeżeli naprawdę trafią z zawodnikami, ominą ich kontuzje, do tego jeżeli na boisko uda się wrócić trenerowi Kanasowi, no to może być to całkiem inna drużyna, tak? Aczkolwiek no, akurat Mewy bym nie obstawiał w ciemno, że to oni gdzieś tam będą w czołówce, tylko dywaguję, że mogliby być, ale na pewno chociażby Leśnik Osiecznica, chociażby od Raścinowa. Myślę, że jeżeli będą w optymalnej dyspozycji, no to nad Tarkanem mogą się znaleźć. Bardzo wyrównana jest ta stawka, więc tutaj wydaje mi się też obiektywnie... No ciężko powiem, właśnie cokolwiek tak, wróżyć. Że bardziej chyba ciężej nawet będzie bronić tą pozycję, aniżeli atakować wyżej, bo wydaje mi się, że ciężej będzie walczyć o te miejsca 4-5 niż wydaje mi się, że jednak tak jak powiedziałeś, po w drugiej rundzie kilka zespołów jeszcze z tyłu się przebudzi albo będzie chciało sobie szybciej zapewnić spokój i utrzymanie. I myślę, że też nie jest powiedziane, że tutaj Orkan obroni tą swoją piątą pozycję, aczkolwiek tego im życzę, bo powiedziałem tak jak na wstępie, że bardzo doceniam to, co dzieje się w Szczydrzykowicach i pracę i wkład, jaką włożyli w to, żeby ten 11 sezon grać i grać na razie tą pierwszą rundę naprawdę na duży plus, aczkolwiek też nie zdarzyły im się potknięcia z rywalami teoretycznie słabszymi, ale Orkan to właśnie taki zespół, który troszeczkę czasami jak Janosik rozdaje, a zabiera też tym bogatszym, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. W każdym razie wydaje się, że Orkan powinien, jeżeli się nie wydarzy jakaś rewolucja kadrowa in minus, spokojnie utrzymać się. Top 8, tak. W pierwszej ósemce jak najbardziej. Mi się też tak wydaje, że przede wszystkim to jest fajne w tej lidze, w tym sezonie, że no dobra, Sparta troszkę odskoczyła, ma troszkę spokojniejszą głowę, tak, i gdzieś tam może rzeczywiście zastanawiać się nad bronieniem miejsca, ale drużyny od 5. do ostatniego miejsca tak naprawdę nie kalkulują. Nie wychodzą na mecz myśląc, zagramy defensywnie, tylko musimy wygrać, tak? W przypadku wielu drużyn jest tak, że jeden mecz może spowodować, że nagle jesteś w strefie spadkowej. I zarówno jedna, jak i druga. Drużyny wychodzą na boisko i sobie myślą, dobra, zaczniemy się bronić, wyjdziemy defensywnie, stracimy bramkę, nie odrobimy, spadniemy z 6 na 12, będziemy zaraz w strefie spadkowej, tak. Więc nie możemy wychodzić defensywnie i może dzięki temu mamy tak atrakcyjną ligę, bo no właśnie, nikt nie kalkuluje. Pytanie, czy to z drugiej strony mnie zastanawia, czy to nie będzie trochę zabijało teraz tej piłki otwartej, bo zastanawiam się, czy te zespoły właśnie nie będą się skupiały na tym, aby tej bramki nie stracić, a ewentualnie z kontry coś ugrać i czy te mecze troszeczkę nie będą takie w wielu przypadkach monotonne i, no brzydko powiem, nudne, ale to... Mi się wydaje, że jakby spadały 3 drużyny, to mogłoby tak być, a spadnie spadało 7-8, więc... Liczysz na otwarty futbol, na chęć zwycięstwa. Na bardzo otwarty futbol. 6. miejsce Prowicianka Prochowice, 18 spotkań, 27 punktów, 7 zwycięstw, 6 remisów, 5 porażek. Bilans bramkowy taki stosunkowo nieduży, 29 do 19. Patrząc na pozycję, no to trzeba powiedzieć jasno, że chyba największe zaskoczenie im plus w porównaniu do poprzedniego sezonu. Ale z drugiej strony na razie też nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, bo tak, oczywiście jest to dobra runda w wykonaniu Prowiczanki, ja to też mówiłem niejednokrotnie, ale ten ścisk powoduje, że ciężko jest to ocenić tak w 100% słusznie i obiektywnie, no bo tak jak mówimy, dzisiaj 2 mecze mogą spowodować, że Prochowiczanka mogłaby się znaleźć nawet i w strefie spadkowej, więc... Na półmetku wynik jak najbardziej na plus, ale wynik, który też nie daje jeszcze spokoju. No świetna praca trenera Gajewskiego, co podkreślaliśmy przez całą rundę. Widać progres, widać, że jego drużyna gra dużo lepiej niż ostatnio, w ostatnim sezonie drużyna trenera Pedryca. I to widać gołym okiem.
Na pewno największy ból głowy u trenera jest teraz spowodowana brakiem bramkarza, tak? No bo jednak zawodnik z Ukrainy, który miał na koncie występy w kadrze młodzieżowej reprezentacji Ukrainy, przychodził z Szachtara Donieck, no to samo CV budziło respekt wśród napastników, a do tego dochodziły naprawdę duże umiejętności w bramce. No, a teraz trzeba tą lukę uzupełnić, tak jak to wspominaliśmy, no po Szałmie Dekuczim będzie łatwiej uzupełnić tą lukę na boku obrony, no ale zamurować z powrotem bramkę będzie piekielnie ciężko i myślę, że tutaj będzie taki mały game changer ze strony Prochowiczanki, no ale trener Gajewski pokazał nam, że w końcu w swoim fachu się odnalazł w Prochowiczance, w końcu też jako trener ma wyniki, jest chwalony, więc oby mu dalej żarło. Dokładnie, oby gdzieś ta dobra pasa szła dalej, tym bardziej, że no, potwierdził, że potrafi zespół przebudować. Wielu też mówiło, że młody trener, któremu ciężko będzie się przebić w szatni, a ja śmiem twierdzić, że poradził sobie znakomicie. Słyszałem nieraz, jak wrzało i w budynku klubowym, i przy ławce trenerskiej. Mocny charakter, który przełożył się też na postawę zespołu i na wynik, więc wiem, że Robert jest też takim człowiekiem, który ma sporo też znajomości i liczę na to, że uda się szybko uzupełnić lukę w bramce. Kto wie, czy jeszcze jakiś wzmocnień nie dokona, bo o tym mówił. Sam też podkreślał gdzieś w wywiadach, że nie jest do końca zadowolony z tego wyniku, który osiągnęli i mogli zdobyć kilka punktów więcej. To też pokazuje ambicje i chęć zwycięstwa i tego, aby pokazać całemu regionowi, że to jest trener na dorobku, który nie boi się wyzwań, ale który ma też wysokie ambicje i pewnie jego ambicje nie sięgają tylko czwartej ligi. No i przede wszystkim wydaje mi się, że tak jak kiedyś było takie przekonanie, że bramkarz musi być doświadczony, tak? Naprawdę kariera bramkarza zaczynała się gdzieś w wieku 28-29 lat. Tak teraz jest, mi się wydaje, trochę moda na młodych trenerów, tak? I coraz lepiej są przyjmowani w szatni, coraz więcej zawodnicy mają pokory, że ten człowiek nie tylko musi mieć charyzmę, ale też wie, że przekaże im wiedzę jakąś, którą na tych kursach trenerskich nabył. I to jest fajne, tak, że gdzieś tam to idzie do przodu, że ta młodzież już nie tylko pokazywana jest na boiskach, ale także na ławkach trenerskich i to nie tylko na niższych szczeblach rozgrywkowych, ale także w tej najwyższej piłce, tak, jakby chociaż Nagelsmann z RB Lipsk, który też mógłby mówić na pamięć wielu piłkarzom, a pokazuje swoją klasę trenerską. Także tutaj nie ma co patrzeć na wiek, ile lat ma trener, tylko to, co ma do przekazania. A jak widać, trener Gajewski po kilku słabszych przygodach na ławce trenerskiej, ale nabrał na nich doświadczenia, wie, czego już nie robić i pokazuje to w Prochowiczance i pokazuje, że potrafi drużynę fajnie taktycznie ułożyć, potrafi przede wszystkim rozgryźć zawodników, tak? Jakby chociaż tutaj wspomnianego Japończyka wcześniej przesunął na prawą obronę, lewą. I chyba tak. I lewą, i prawą i lewą. Grał. W każdym razie, z tego co tak kojarzę, po ostatnim meczu chyba zbiegał z lewej strony, jak schodził. W każdym razie przestawił go na obrońcę, więc widzi, gdzie jest potencjał zawodnika, tak? Więc no naprawdę dobre dni przed Prochowiczanką. Na pewno oni mają wielki oddech po tym, jak byli w tej strefie spadkowej w tamtym sezonie. Dostali drugą szansę i ją wykorzystują. No i w sumie każdy wykorzystuje chyba w tej lidze oprócz Lotnika. Zgadza się, bo jest też Stal Chocianów, ale to jeszcze zanim Stal, to mamy po drodze Leśnik Osiecznica Beniaminek. No to wiemy, zespół nie do końca z naszego regionu, ale jak na Beniaminka, imponujący. Naprawdę. No i długo utrzymywali się tam przy samym podium chyba. Był taki moment, jeżeli dobrze kojarzę, że Leśnik był na czwartej, piątej pozycji. Jest pozycja siódma, 27 punktów. Myślę, że jeśli chodzi o Leśnik Osiecznica, najlepszą laurkę im właśnie w tej pierwszej kolejce, czy to drugiej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba w pierwszej, wydał trener Jakub Wolny, tak, z rezerw Chrobrego Głogów, który powiedział, że jest zaskoczony grą tej drużyny, że grają tak dobrze,
i że niejednej drużynie krwi napsują w tym sezonie i mogą być wysoko. No i jak widać, trener Wolny zna się na swoim fachu, bo jest tak, jak powiedział. Dokładnie, 8 zwycięstw, 3 remisy, więc 11 rywalom utarli nosa. 8 miejsce, Odra, Total Ścinawa, 18 spotkań, 27 punktów, 8 zwycięstw, 3 remisy, 7 porażek, bilans bramkowy 45-33. Mniej więcej podobnie na wyjazdach i podobnie u siebie, bo po 4 zwycięstwa, 1 remis na wyjeździe, 2 u siebie. Jeżeli chodzi o samą pozycję, no to jestem trochę rozczarowany, no bo przywykłem chyba, a to jest kwestia przyzwyczajenia do tego, człowiek przyzwyczaja się do pewnych kwestii, że Odra to bardziej zespół z miejsc 4-5 czy 4-6 niż tam 8 w dół. Na razie jest 8, no ale to tak można powiedzieć, że jest i 6, no bo ma tyle samo punktów co Prochowiczanka Prochowice, która jest 6. Ale liczyłem na to, że jednak gdzieś tam właśnie będą bardziej deptać po piętach Apisowi, a może nawet wskoczą na to trzecie najniższe stopień, przepraszam, na najniższy stopień podium, niż gdzieś właśnie będą w połowie stawki. Oczywiście nie wszystko jeszcze stracone, bo do rozegrania 18 kolejnych spotkań. Ale brakowało takiej regularności. Po naprawdę dobrych występach nagle przychodziła porażka, której nie spodziewaliśmy się praktycznie. W składzie drużyny jest trzeci i czwarty strzelec ligi, czyli Patryk Obiała goli 15 i Patryk Długosz bramek 12 bodajże. Dwóch najlepszych strzelców tej drużyny w pierwszej czwórce. To też pokazuje, że siła ofensywna jest bardzo duża. No trener Wołoch, ambitny człowiek, wiem, że pewnie nie będzie go zadowalało to miejsce i tak jak mówił, że proszę spojrzeć na ostatnie sezony, my cały czas jesteśmy gdzieś blisko tego podium i to jest cały czas ich cel, więc wiem, że gdzieś tutaj ta praca na pewno w tym okresie przygotowawczym teraz między tymi rundami będzie wykonana dobrze i raczej liczę na poprawę tej pozycji. No z pewnością będą chcieli zaatakować. Myślę, że zimę solidnie przepracują i wyjdą silniejsi. Tak? No wiadomo, że ich bolączką też była skuteczność, tak? Gdzieś tam aktywność w ofensywie. No, tak jak chociażby z Górnikiem Złotoryi, no pierwszy celny strzał oddali w okolicach 80 minuty. No to tak jak wtedy trener powiedział, no ciężko wygrywać mecze, czy chociażby je remisować, jeżeli się nie oddaje celnych strzałów, tak? Więc na pewno tutaj będzie ta praca wykonywana. No i myślę, że Odrę możemy być raczej spokojni. Stal Chocianów, miejsce 9, też 27 punktów, bilans spotkań taki sam, 8 zwycięstw, 3 remisy, 7 porażek, bilans bramkowy 35-28. Drugie życie jest w Stali, tak jak i w Prochowicach, dobrze o tym wiemy, po zmianie też trenera. Gdzieś ten zespół mocno się obudził i przede wszystkim ten początek sezonu był bardzo imponujący. Niedługo byli na samej przodzie ligowej stawki. Później, no wiadomo, musiały przyjść te porażki. No spodziewaliśmy się, że Stal nie będzie Krezusem ligi i jak gdyby cieszyliśmy się z takiego obrotu sprawy na początku sezonu i zastanawialiśmy się, kiedy przyjdzie ten kres. No i w pewnym momencie przyszedł, troszeczkę się to przycięło, ale mimo wszystko nie trwało to, ten marazm nie trwał zbyt długo. No i tak jak mówię, Stalówka zgromadziła na swoim punkcie tyle samo punktów co Prochowiczanka, a wiemy, w jakiej sytuacji były oba zespoły przed startem tych rozgrywek, ale przyjście trenera Wolana odmieniło, tak jak i przyjście trenera Gajewskiego odmieniło Prochowiczankę, tak przyjście trenera Wolana odmieniło Stal Chocianów. No i przede wszystkim grają młodzieżą, swoją młodzieżą, za co bardzo ogromne brawa. Przede wszystkim ich te zadyszki wynikały gdzieś tam właśnie z tych braków kadrowych, tak jak wypadali jacyś zawodnicy, czy to zakartki, czy drobne urazy, to wtedy rzeczywiście Stal słabiej grała, no gdzieś tam ta jakościowa ławka może jest ciut krótsza i gdzieś tam tutaj trzeba poszukać wzmocnień, żeby właśnie ci zmiennicy dawali jeszcze więcej, bo wiadomo, dawali radę grać jak równy z równym, no ale jednak te punkty tracili. Za młodzież jak najbardziej brawa, bo to się ceni, szczególnie na takiej
już wysokiej klasie rozgrywkowej, że przede wszystkim trener Wolan jest ich tak w stanie ułożyć, że oni tak dobrze grają. No i tak jak wspomniałeś, no, wykorzystana szansa, to pokazuje, że te szanse warto dawać, tak? I do tego samego worka, co Prochowiczankę, Stal możemy wrzucić gry w Gryfów Śląski, no bo to są takie trzy drużyny, które można powiedzieć, że zmartwychwstały. Zmartwychwstały i swoją grą mówią dziękuję tym, którzy podjęli takie, a nie inne kroki, że zrobili same awanse bez spadków, bo pokazali, że może rzeczywiście, tak jak tutaj nasi goście chociażby, czy to z Prochowic, mówili, że byliby pewni utrzymania, tak, w tej lidze. I jak wtedy nie dowierzaliśmy z słową, to teraz moglibyśmy powiedzieć, no rzeczywiście mogliby się mogło utrzymać. Mogło coś w tym być, dokładnie. 10. miejsce, Mewa Kunice, 18 spotkań, 26 punktów, 7 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. Wielu zastanawiało się, jak sobie Mewa poradzi, ale wielu też twierdziło, że Mewa nie jest skazana na walkę o utrzymanie, wręcz przeciwnie, że zamelduje się w pierwszej ósemce. Nawet chyba ty, Piotr, mówiłeś, że śmiało może o to walczyć. Początek był dosyć ciężki, to przetarcie z tą czwartą ligą, ale później te punkty zaczęły się gromadzić. No i tak jak mówimy, no Mewa też w swoich szeregach ma zawodników doświadczonych, a wróble ćwierkają, że tak jak wspominałeś, spodziewamy się kilku fajnych nazwisk nowych w barwach Mewy Kunice. Potwierdzeń jeszcze nie ma, ale jeżeli by tak było, to do tej ósemki naprawdę niewiele brakuje, bo to jest na dzień dzisiejszy, do ósemki jest jeden punkt. Bardziej myślę, że jakby się potwierdziło, że Mewa się wzmocni, to kto wie, czy nie będzie myślała o pierwszej piątce nawet. Jeżeli tak jak te wróbelki ćwierkały kilka tygodni temu i to się nie zmieniło, to mam taką cichą nadzieję, że bracia Wasilewscy zostaną w naszej grupie. I jeżeli już muszą odejść z Legnickiego Pola, to właśnie do Mewy Kunice, to by było naprawdę no, fajne posunięcie. Przynajmniej dla Mewy, na pewno i zarówno nie dla Legnickiego Mewy, Pola. Na pewno nie dla Legnickiego Pola, ale też dla Adama i Marcina, bo myślę, że byliby świetnie obsługiwani w polu karnym, mogliby tylko swój dorobek strzelecki zwiększać. No myślę też, taki sezon pod taką egidą kontuzji kapitana, tak? Kapitana, może nie kapitana, kapitana. Trenera. Nie jest wach, ale trenera. Trenera i no, stoi tej drużyny w środku pola, no bo jednak Jacek Kanas, no mimo tak jak tutaj Stanisław Wietrzak zapowiadał, że chciałby, żeby on usiadł na ławce, myślę, że to no, jeszcze nie jest czas, jeszcze tych zawodników środka pola trzeba troszkę doszkolić, żeby byli w stanie zagrać na poziomie porównywalnym do trenera Kanasa, żeby byli w stanie tą drużynę trzymać w takich ryzach. No ale no, Mewa dalej będzie silna. Na pewno ten pierwszy ich mecz ze Spartą Grębocice, tak, z którym trener Kanas wypadł, to mimo że właśnie jego nie było na boisku, to Mewa się gdzieś tam pozbierała po kilku minutach, wygrała ze Spartą Grębocice. Wtedy jeszcze nie mieliśmy takiego obrazu tego, że to jest taki słaby czas Sparty, tak? Więc ten wynik imponował, bo wygrać w Grębocicach, no, gdzie to no tak, była drużyna stop bodajże w szósta była, tak? Grębocica chyba tak, Grębocica była szósta, tak. Więc to naprawdę imponowało i pokazywało, że rzeczywiście Mewa Kunice będzie bardzo silna, tak? No później trochę nam liga zweryfikowała ten wynik w dalszych spotkaniach, że to może nie aż taka siła Mewy, tylko nieudolność w pierwszych spotkaniach Grębocic. No, ale mimo to Mewa gdzieś tam się podniosła i tych punktów w końcu nazbierała. No a teraz przerwa zimowa, tak, rehabilitacja trenera plus kilka wzmocnień. Niekoniecznie już tutaj mam na myśli braci Wasilewskich, ale z jednej strony fajnie by było widzieć taki transfer, ale z drugiej strony z tyłu głowy cały czas siedzi, że no, taki transfer może rozwalić tą piękną przygodę Legnickiego Pola, bo no jednak oni już się nie mogą zebrać, jeżdżą na mecze w 12, a tutaj jest minus 2, to by jeździli
10. Jeszcze level dosyć wysoki do odebrania. Dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie. Ja mam troszeczkę inne też przemyślenia, jeżeli chodzi o tą kontuzję Jacka Kanasa. Na początku sezonu, tak jak ty, oczywiście uważałem i mam świadomość tego, jak ważną postacią Jacek Kanas jest też na boisku i podkreślałem to niejednokrotnie. Bardzo dobry zawodnik, który dodawał jakości. Kontuzja jest zawsze przykrą, kontuzją tym bardziej, że Jacek bardzo jest bardzo też sympatyczną osobowością, nigdy nie odmawiał wywiadów, zawsze otwarty gdzieś na rozmowę. Tak jak powiedziałem, wartość dodana na boisku, ale jego kontuzja też pokazała, że są w stanie sobie mimo wszystko w jakimś stopniu poradzić z takim ubytkiem, bo jest też Damian Smolny, który jest doświadczonym zawodnikiem, który był kapitanem Odry Total Sinawa, więc czwartą ligę zna od podszewki. Przyszedł, jest dwóch młodych zawodników, no i jak gdyby z czasem oni wszyscy ogrywali się. Ta współpraca zaczęła wyglądać coraz lepiej, no i to pokazuje, że jak gdyby nawet w sytuacji, kiedy Jacek podjąłby decyzję o tym, żeby na razie buty zawiesić całkowicie na kołku, to Ewa jest w stanie sobie z tym w jakimś stopniu poradzić, a tak jak powiedzieliśmy, może dojdą jeszcze jakieś ze dwa nazwiska, a wtedy, już tak jak powiedziałem, marsz chyba w górę tabeli, ale to wszystko może się zmienić. 11 miejsce, Górnik Złotoryja, 26 punktów, 7 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek, bilans bramkowy 29-25. No i też, Górnik długo gdzieś tam balansował na dole tabeli, ta końcówka zdecydowanie lepsza, podopiecznych trenera Oleśkiewicza i tak jak powiedzieliśmy, zwycięstwo 1-0 z Chrobrym Głogów, z Chrobrym 2 Głogów na własnym boisku. Porażka co prawda 4-0 z Karkonoszami Jelenia Góra, ale już remis 2-2 na przykład ze Spartą Rudna, zwycięstwo Ścinową. Górnika Złotoryja, remis 2-2 z siódmym Leśnikiem Osiecznica, tak? Z Odrą Ścinawa, wygrana. Więc to pokazuje, że tak jak mówimy, z tymi drużynami przed nimi, no łatwiej jest chyba im punktować niż czasami z tymi zdolnych rejonów tabeli. No na przykład zgubienie punktów z 14 Kuźnią Jawor. No Kuźnia, która jechała do Złotoryi po bodajże 6 spotkaniach z rzędu przegranych. Udało się gdzieś tam te punkty wyszarpać. No, ale mówiliśmy, że to spotykają się zespoły o podobnej jakości. Myślę, że trzeba bardziej się skoncentrować na wynikach z tymi z dołu tabeli, z tymi drużynami, które są naprawdę w ich zasięgu, a ta pozycja też powinna być lepsza. No tak, i tu myślę, że już wszystko wcześniej powiedzieliśmy o Górniku. No chyba, że to jest taki specjalny zabieg trenera Oleśkiewicza, żeby w kilku pierwszych kolejkach jak najniżej spać, żeby później móc grać tylko z górą. Jeszcze jedno, co gdzieś tam wróble ćwierkają. Mówi się, że może być to ostatni sezon trenera Oleśkiewicza ogólnie na ławce trenerskiej. Uważam, że byłaby to duża strata, bo gdzieś tam mówi się, że już trener myśli o tym rozbracie z piłką. Uważam, że to byłaby duża strata, bo jest to postać, która świetnie wpisuje się w te niższe ligi, jest bardzo rozpoznawalny. Jest też w jakimś stopniu specyficzny, też pozytywnie, bo dodaje kolorytu tej lidze, no ale przede wszystkim jego drużyny potrafią grać w piłkę i robią dobry wynik, więc szkoda by było. No i mówi się, że jest już w razie W, jeżeli trener podejmie taką decyzję, bo to ma być decyzja trenera, nie zarządu, tak jak powiedziałem, to mówi się, że jest już następca. No to trenerowi życzyć tylko rozsądku w wyborze. No i tak jak mówisz, no szkoda by było, jeżeli by go nie było, a jeżeli miałby to być jego ostatni sezon, to niech będzie z fanfarami, fajerwerkami i niech zrobi niespodziankę. Myślę, że dobrym zabiegiem będzie już omówienie sobie tak pokrótce tego dolnej części tabeli, czyli od 12 miejsca w dół. Tu mamy Gryfów Śląski, no to już mówiłeś o tym, że odetchnął. Mamy Spartę Grębucice, Kuźnię Jawor z naszych przedstawicieli, Konfeks Legnica, no i Legnickie Pole oraz Orla Wąsosz. Sparta Grębucice na półmetku w pierwszej części sezonu po 9 kolejkach Sparta miała... Złoty medal za najlepszy comeback na pewno. Tak, 2 punkty. Na ten moment Sparta Grębucice ma 22, czyli w 9 kolejkach zdobyła 20 punktów.
wynik rewelacyjny, można powiedzieć. Szkoda, że ten początek sezonu był taki trudny, ale niejednokrotnie też mówiliśmy, że ten początek sezonu był bardzo ciężki, jeżeli chodzi o personalia w Grębocicach. Mówił to też trener Paweł Żmudziński, więc jak gdyby małe rozgrzeszenie jest, ale tak jak powiedziałeś, medal za kombek i pytanie, gdzie są ich teraz możliwości? Myślę, że sami mogą jeszcze nie wiedzieć, bo tak się rozpędzili. A tak na poważnie, no to myślę, że te ich możliwości to jest to, co już pokazywali, czyli też to przejść właśnie. No i ta walka o tą górną połówkę tabeli będzie na pewno zacięta. No i fajnie, że się przebudzili, bo rzeczywiście już można było ich powoli skreślać, bo pokazywały to wyniki, tak? Wiedzieliśmy, że to są gdzieś tam braki kadrowe, ale mimo wszystko wiedzieliśmy, jak ciężko będzie to nadrabiać, a oni naprawdę na wyżyny swoich umiejętności weszli i pokazali, że ta liga im się jak najbardziej należy. Później Jawor, gdyby nie ta zadyszka tych 6 porażek z rzędu w pewnym momencie sezonu, pewnie mówilibyśmy w podobnych kategoriach jak Prochowiczanka, Prochowice, Stal Chocianów, bo pewnie gdzieś tam ten zespół by się meldował. Tak, ma 22 punkty, wynik, który pozwala myśleć o tym, żeby się zameldować nawet w pierwszej ósemce, no ale nie można sobie pozwolić na podobną sytuację w drugiej rundzie. No i wiemy, że coś złego się dzieje, bo cały zarząd podał się do dymisji. No i czekamy na rozwój wydarzeń, no bo jeżeli ten list, który został wystosowany, się gdzieś potwierdza, że nie ma jak gdyby współpracy i że klubowi będzie ciężko funkcjonować na poziomie czwartej ligi, no to nas bardzo niepokoi, ale miejmy nadzieję, że Kuźnia się upora z tymi problemami. No i właśnie tutaj najbardziej by trzeba było się skupić na tych sprawach organizacyjnych, bo to jest dla nich najważniejsze. Szkoda, że drużyna, która gdzieś tam sportowo potrafi się bronić, no musiałaby przegrać z tą całą administracją, tak? Więc to byłaby największa bolączka, także trzeba, tak jak mówisz, obserwować tutaj sytuację i liczyć na to, że te problemy się rozwiążą. Konfeks Legnica, miejsce 15, 20 punktów, 4 zwycięstwa, 8 aż remisów i 6 porażek. Konfeks po 9 kolejkach miał 15 punktów, był piąty. Ta druga część jednak sezonu pokazała, że gdzieś coś tam się zacięło, było parę kontuzji, było też parę absencji kartkowych, no i to już miało odzwierciedlenie w wynikach. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie zespołu, no to jesteśmy spokojni, znamy wartość trenera Kisiela i przełożenie jego na zespół, ale chyba nie ulega wątpliwości, że przydałyby się te dwa nazwiska, które jeszcze poszerzyłyby kadrę i alternatywę wyboru trenerowi Kisielowi. No to z pewnością by się przydało. Nie wiem, jak do kiedy wypożyczony Tomek Dubowski też do Zrywu, czy nie, teraz zimę właśnie się kończy, czy... Mi się coś tak przypomina, że to w zimę już miał dołączyć w pełni formy do konfeksu Legnica. No na pewno ta szeroka ławka każdemu w tej długiej batalii by się przydała, bo no, przypomnijmy, to jest 38 spotkań ligowych, tak? Więc 36 spotkań ligowych, więc naprawdę dużo jak na rozgrywki amatorskie. I każdy zawodnik z odpowiednimi umiejętnościami jest na wagę złota. No ale tak jak mówisz, no, trener Kisiel na pewno ma jakiś plan na to, jak ten zespół ułożyć i na pewno konfeks nie będzie słabszy na wiosnę. Wydaje mi się, że będzie silniejszy. Miejsce 17-18, KS Legnickie Pole i Orla Wąsosz. No cóż tutaj dużo powiedzieć. No, sytuacja nie wygląda najlepiej i w jednym, i w drugim przypadku. Jeżeli potwierdzą się doniesienia o odejściu braci Wasilewskich, no to tak jak już wspomniałeś, ciężko sobie wyobrazić, żeby KS Legnickie Pole utrzymał się w lidze, albo nawet o tym marzył, albo żeby dograł rundę może do końca, bo to może być różnie. Orla Wąsosz specyficznie, bo o dziwo, u siebie Orla jedyny zespół, który nie wygrał na własnym boisku. To już jest naprawdę abstrakcja. 3 remisy i 7 porażek, 2 zwycięstwa wyjazdowe. No tutaj trzeba też myśleć o jakiejś rewolucji. Orla, wiemy, też bazuje i w dużej mierze na młodych zawodnikach, ale no, żeby powalczyć o utrzymanie ligi, no to już trzeba od pierwszej kolejki drugiej rundy naprawdę ruszyć z kopyta. Pytanie, czy te zespoły stać na to?
Orla już raz pokazała, że potrafi się zebrać, zerwać i zacząć dobrze grać. W tamtym sezonie ostatnie kolejki w ich wykonaniu były naprawdę dobre. No niestety kolejna zmiana trenera pokrzyżowała im plany i trzeba było tą drużynę budować od nowa. No jak widać, ta budowa niezbyt wychodzi. No a co do Legnickiego Pola, no to co miało być powiedziane, już zostało powiedziane. Też pamiętamy tą rozmowę Adama. Na pewno trzeba defensywę budować, bo tak, to nie ulega wątpliwości. 74 też, bramki stracone. I też pamiętamy 72. Słowa Adama Wasilewskiego, który mówił, że publicznie nie chce tego wyciągać, ale gdzieś tam są też problemy między zawodnikami, trenerem a zarządem, tak, więc też gdzieś na tym poziomie trzeba się dogadać, pierwa dopiero dalej budować zespół. No i miejmy nadzieję, że Legnickie Pole przystąpi z szeroką ławką do następnej rundy, no bo tylko to im da jakieś możliwości na chociażby walkę o utrzymanie, tak, albo budowanie przez występy w tej Ligi Drużyny, która będzie bardzo silna w okręgówce i spróbuje zrobić kolejny skok na awans. To pokrótce gdzieś podsumowanie tego, co działo się w czwartej lidze. Czekamy na rozwój boiskowych wydarzeń, aby ta zima skończyła się jak najszybciej. My na razie zapraszamy Państwa na krótką przerwę i wracamy tuż po niej, aby omówić sobie pokrótce Ligę Okręgową. Druga część dzisiejszego programu Piłkarskiej Niższej Ligi. W pierwszej części podsumowaliśmy to, co działo się w czwartej lidze, w pierwszej rundzie. Teraz pora na klasę okręgową. No i zaczynamy może, tak jak w przypadku pierwszej tej odsłony, tabelą ligową na półmetku. Iskra Księgienice, 37 punktów, 11 zwycięstw, 4 remisy, żadnej porażki. ZZPD Górnik Lubin, 33, Kaczawa Bieniowice, 32, Sokół Jerzmanowa, 32, Pomiej Radwanice, 30, Zamet Przemków, 24, Zawisza Serby Bildex, 24, Przyszłość Prusice, 23, Pogoń Góra, 18, Zryw Kłębanowice, 18, Iskra Kochlice, 18, Gwardia Białołęka, 16, Hojnowianka, 16, no i na dole trzy ostatnie pozycje: Odra, Chobienia 10, KS Męcinka 9, Gromadzeń Wielowieś 4 punkty. Piotrek, tutaj tak jak mówiliśmy w pierwszej części, wielkiego zaskoczenia nie ma. Typowaliśmy przed sezonem i Księgienicę, i Górnika Lubin, no i też Kaczawę do tego, że będą w górnej części ligowej tabeli. Z Kaczawą zastanawialiśmy się, czy to będzie faktycznie trzecie miejsce, czy bardziej 3-5, bo mówiliśmy o tym, że może Zawisza zaskoczyć ze Zryw Kłębanowice, ale na pewno na pierwszą piątkę obstawialiśmy trzy z tych zespołów, z tym, że wskazywaliśmy chyba delikatny handicap dla Górnika Lubin, jeśli chodzi o walkę o ten najwyższy laur. Ale półmetek pokazuje, że to jednak Iskra Księgienice zachowała więcej zimnej krwi, pokazała się z lepszej strony, przede wszystkim nie przegrała żadnego spotkania, nie zdarzały jej się jakieś takie, brzydko powiem, głupie wpadki. No i zasłużenie przewodzą ligowej stawce. No zdecydowanie Iskra pokazała najlepszy futbol w tej odsłonie sezonu. No Górnik Lubin według mnie zrobił to samo, co w tamtym sezonie, w pierwszej połowie. Tak, długo był pierwszy, długo był niepokonany, ale jak przyszedł kryzys, no to zepchał ich gdzieś tam na trzecią pozycję, tak, za Mewę Kunicę, za Konfex i tych punktów troszkę zabrakło. No co do Kaczawy, tak jak wspomniałeś, no były to mieszane uczucia po odejściu przede wszystkim trenera Omańskiego. Nie wiadomo, jak ta drużyna miała się poukładać, ale jak widać, wszystko zostało na swoim miejscu. No i przede wszystkim cieszy mnie to, że przed sezonem wierzyłem, że w tym top 5 będzie jeden z Beniaminków i Sokół Jerzmanowa też nie zawiódł i
i w czołówce się utrzymuje. Zgadza się. Iskra Księgienice, zespół, ja tylko jeszcze tylko przytoczę, nie przegrał w rundzie meczu. U siebie komplet zwycięstw, więc rycerze własnego boiska to zawsze była domena Iskry Księgienice i wiele zespołów podkreślało, że tam bardzo ciężko się gra. W rundzie rewanżowej zagrają, no właśnie, u siebie i z Górnikiem, i z Kaczawą, a to duży na pewno plus. Jeżeli chodzi o Górnika, wszystko wydawało się, że będzie pięknie i przyjemnie, bo po 6 kolejkach mieli chyba komplet zwycięstw. W siódmej remis z Kaczawą, w 10 przytrafiła się pierwsza porażka z Iskrą Kochlice. No i właśnie, tak jak powiedziałeś na potwierdzenie twoich słów, na początku wszystko szło super i wygrywali wysoko, nie zostawiali złudzeń w większości przeciwnikom, do pierwszego potknięcia. W ostatnich 6 kolejkach 8 punktów zdobytych z 18. Jak na zespół, który ma walczyć o mistrzostwo, trochę mało. Chyba się ze mną zgodzisz. No, chyba bardzo mało, tak. No, na pewno gdzieś zabrakło tej koncentracji chłopakom i nad tym trzeba popracować. No, przede wszystkim właśnie ta koncentracja, przede wszystkim ta gra w tych końcówkach, nie wiem, czy to wina przygotowania fizycznego, czy gdzieś jakieś inne problemy, no, ale coś trzeba poprawić, bo to jest drugi sezon z rzędu, gdzie to się dzieje i miejmy nadzieję, że te problemy po prostu zostaną zażegnane i ten wymarzony awans im się przytrafi. Na szczęście awansują dwie drużyny, więc jakby dwie drużyny z gminy Lubin awansowały, byłoby naprawdę super, ale na ten moment no, Iskra Księgienice gra naprawdę fajną piłkę, chociaż no, patrząc i słuchając na to, jaki był przebieg meczu Górnika z Iskrą, no to Górnik był drużyną lepszą, drużyną, która grała w piłkę, ale Iskra była drużyną, która taktycznie podeszła do tego meczu świetnie, świetnie kontrowała, świetnie broniła. I dlatego są teraz to oni na pierwszym miejscu. No właśnie, teraz tak, jeżeli chodzi o trzecią Kaczawę, jeżeli tej drużynie udałoby się dokoptować ze dwóch, trzech wartościowych zawodników, nawet jeżeli mówimy tylko o zmiennikach, którzy gdzieś tam jako rezerwowi dawaliby bardzo dużo jakości, plus ewentualnie przy absencjach tych, wiemy, podstawowych zawodników, dawaliby jakość, to nie jest powiedziane, że ten zespół nie jest w stanie rozdzielić prowadzącej dwójki. Tym bardziej, że jako jedyni urwali punkty i jednym, i drugim, remisując 2-2 z jednymi, jak i z drugimi. Więc uważam, że potencjał jest ogromny, ale żeby tego dokonać, to trzeba się wzmocnić. I to bez dwóch zdań, bo pokazywał ten sezon to, że jeżeli nie ma Śliwińskich, albo jednego z nich, to jest bardzo dużo trudniej o te ligowe punkty. Ja wiem, że drużyna to nie tylko dwaj zawodnicy, ale przynajmniej 11, którzy biegają, pracują na wynik plus rezerwowi, ale wiemy, że jednak no, to jest spore osłabienie, więc tu trzeba budować kolektyw w momentach, kiedy te najważniejsze ogniwa wypadają. Więc moim zdaniem brakuje ze dwóch jeszcze klasowych, dobrych zawodników, którzy właśnie w momentach absencji będą tworzyć jakość jakby całej jedenastki. I wtedy można myśleć o tym, żeby atakować pierwszą bądź drugą pozycję. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Tyle samo punktów, co Kaczawa, Masoku, Jerzmanowa. No tutaj rewelacja, Beniaminek gra naprawdę jak z nut. Nie chcę ujmować i zabierać nadziei, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze moment, w którym mogą się bić o pierwszą dwójkę. Na pewno. Mimo tego, że mają tyle samo punktów na przykład co Kaczawa. O Kaczawie mówię, że tak. No tak. Na pewno ofensywnie są gotowi na wiele, bo jak wiadomo, no ta ich ofensywa już w tamtym sezonie była perfekcyjna. No teraz poszli poziom wyżej i dalej pokazują tą swoją jakość, no nie odstają od tej ligi na pewno, wręcz przeciwnie, pokazują, że to jest jak najbardziej ich miejsce, a może tylko przystanek. Na pewno bardzo dobra drużyna, świetnie zorganizowana. No i tak jak przed sezonem no, przewidywałem, no, że to będzie ten Beniaminek, który zaskoczy najwyżej. Wiadomo, też miałem nadzieję, że gdzieś tam w tych okolicach będzie
po tym, jak się prezentowali w A-klasie, kręcił się grom gromadzeń, no ale jak wyszło, to już wiadomo. No na pewno wielki, wielki plus trzeba zapisać przy drużynie Sokół Wierzmanowa. Zgodzę się. Płomień Radwanice rozbudził nasze nadzieje, trzeba jasno powiedzieć, bo długo gdzieś tam deptał po piętach prowadzącej dwójce. I powiem szczerze, że zakładałem, że no, będą w stałym takim kontakcie z tą prowadzącą dwójką, tym bardziej, że doszedł tam Szymon Gil z Zawiszy Serby. No i tam wszyscy mówili, że to największe wzmocnienie tego zespołu, jeżeli chodzi o transfery. No i obiecywałem sobie bardzo dużo. 5 porażek troszeczkę za dużo. Jestem rozczarowany mimo wszystko. Cenię pracę trenera Zbigniewa Czajkowskiego, jak i zespół Płomienia Radwanice, ale nie ukrywam tego, że liczyłem, że ta strata nie będzie 7-punktowa do lidera, a na przykład 3-4 to maks. Czyli liczyłem przynajmniej na 3 punkty więcej. Ja powiem tak, jeśli chodzi o Płomień Radwanice, no to znowu się słyszało, że to będzie płomień, który rzeczywiście będzie coś znaczył, ale przy Płomieniu tak bym powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, tak? I rzeczywiście pokazali klasę, pokazali w końcu przekucie dobrej gry na wyniki. Na pewno progres zespołu, tak? W porównaniu z poprzednim sezonem, pod względem skuteczności, pod względem pozycji, pod względem aspiracji. No i tak jak tutaj, powiedzmy, gdzieś tą zadyszkę złapał Górnik Lubin, nikt nie jest powiedziany, że jeszcze raz takich zadyszek ta góra tabeli nie złapie, a wtedy Płomień może zaatakować, więc na pewno tutaj jest sprawa otwarta, a pokazali nieraz, że grać w piłkę potrafią, no ale no, tak jak wspomniałeś, no, według mnie tym największym takim po wzmocnieniach konkurentem może być rzeczywiście Kaczawa Bieniowice, bo nie jedna drużyna powiedziała, że to oni grają najlepiej w piłkę w tej lidze. I jeżeli tylko, no właśnie, trzeba być w pełnym komplecie. Jeszcze tylko postaram się obronić swoją tezę, jeżeli chodzi o Sokoła Jerzmanowa. Zespół, który mocno punktował z drużynami zza pleców, ale jednak z tej pierwszej trójki zdecydowanie przegrał z każdym. Czyli przegrał i z Iskrą Księgienice 4-0, przegrał z Górnikiem Lubin 0-4, 1-4, no i z Sokołem i z Kaczawą Bieniowice 1-5. Więc dlatego myślę, że jednak tutaj solidne punktowanie z drużynami zza pleców spowoduje, że Sokół będzie na pozycjach bardziej 3-5, aniżeli bił się o tą pierwszą dwójkę. Wręcz pewnie się komuś narażę. Wydaje mi się, że większe szanse na to ma Płomień Radwanice. Mi się wydaje, że chłopaki mimo wszystko zakładają gdzieś tam top 7, tak? Ale oczywiście bije też brawo, żeby było żeby jasne. To będzie i tak świetny wynik, gdzieś tam miejsca 7-8. No wiadomo, właśnie jest Płomień Radwanice. Wiadomo, na co stać Zawisza Serby, tak? Więc na pewno jest kilka drużyn, które piłkarsko mogą przeskoczyć, ale zobaczymy, co zweryfikuje boisko. 6 miejsce za Metrzemków, 24 punkty, no to już jednak tutaj już ta różnica jest troszeczkę. No właśnie, Zamet, 7 zwycięstw, 3 remisy, 5 porażek. Taka drużyna, która chyba zabierała nas na rollercoaster w tym sezonie, bo pierw wygrywała, później przegrywała, znowu wygrywała i tak takimi seriami. Na początku trener Karmelita mówił, że ich celem jest wprowadzenie Zametu do czwartej ligi. Szybko zostali chyba sprowadzeni na ziemię. Trener Karmelita musiał chyba przemyśleć to co próbuje budować w Przemkowie. No i gdzieś ta końcówka sezonu już lepsza. Potrafili urwać punkty, bo zremisowali z Górnikiem Lubin. Potrafili tak. Zremisować Lubin. Z Sokołem Jerzmanowa chyba. Dziesiątkę. Tak, więc dla mnie taka trochę największa zagadka. Bo nie wiedziałem, czego się spodziewać przed sezonem, bo wiemy, w jakiej byli sytuacji. Tam długo trwała ta saga z połączeniem, z tym, jak ten zespół będzie wyglądał w nowych rozgrywkach. Gdzieś dochodziły słuchy, że Zamet może być mocny, że faktycznie już po tej fuzji to wszystko się ustabilizowało. I tak jak mówisz, tak troszeczkę taka sinusoida. Pokazywali, że piłkę grać potrafią, ale też i gubili te punkty. No i też ten pierwszy mecz, tak jak właśnie w przypadku Mewy Gunice, był
mocną zagadką, która troszkę nam, mi się wydaje, przynajmniej mi zakrzywiła rzeczywistość, bo wygrali z Gromem, który wydawał się, że zaraz po awansie będzie też mocną drużyną, ale co się później z Gromem stało, no to wszyscy wiemy i później się okazało, że zbicie Gromu, no to nie jest nic trudnego. Zawisza Serby, pozycja siódma, no właśnie, 24 punkty i teraz tak, jedno z większych moich rozczarowań, dlatego tylko, że liczyłem, że to będzie pierwsza piątka, patrząc na poprzednie sezony i na to, że jednak do Beniaminka już im daleko, jeżeli chodzi o podejście, więc liczyłem na to, że po takim ograniu się już w tej klasie okręgowej, to oni raczej będą rozdawać karty. Było bardzo ciężko na początku, faktycznie podnieśli się w drugiej połowie sezonu. Słabiej grali u siebie, co dla mnie było dużym zaskoczeniem, ale z drugiej strony z pierwszej ósemki aż pięć zespołów mieli u siebie, więc te zespoły zawierały im punkty. Pytanie, jak to będzie wyglądało w drugiej rundzie, czy trener Leszek Lesiński poukłada to na tyle, żeby ten dorobek punktowy poprawić, a jak poprawią dorobek punktowy, to jestem pewien, że poprawią swoją pozycję. Na pewno w wielu meczach zabrakło przede wszystkim szczęścia, tak, zawodnikom z Serb. No, jest to rzeczywiście drużyna, którą można brać pod względem rozczarowania, tak, jakiegoś, może nie top 1 w lidze, ale no, drugie miejsce, można by trzecie, bo jednak na pierwszym miejscu jest Grom, później długo nikt, zryw i dopiero może być Zawisza, która no rzeczywiście ma duży potencjał, tak? Nawet mi się wydaje gdzieś na trzecie miejsce, ale to też mi się wydaje, że tutaj musi być też pełen skład, żeby oni zagrali. No i odszedł od nich świetny snajper, tak? O którym wcześniej wspomniałeś, aczkolwiek no jest w miarę dobrze zastępowany, no i myślę, że bardziej... No mają Dawida Ciechelskiego, dokładnie, który jest drugim strzelcem Ligi 14 bramek. Więc myślę, że będą jednak szli w górę. Miejsce ósme, przyszłość Prusice, 23 punkty, 7 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek. Im jak dalej ten sezon trwał, ten przyszłość troszeczkę się obsuwała w tej ligowej tabeli. Długo mówiliśmy o niej jako o rewelacji tej pierwszej części rozgrywek. Pozycja wyjściowa dobra, no bo to też trzeba powiedzieć, 23 punkty. Raczej patrzą do góry, aniżeli oglądają się za siebie. Mają 5 punktów przewagi nad Pogonią Góra i Zrywem Kłęba Nowice oraz Iskrą Kochlice. Więc bliżej im do gonienia Zawiszy, czyli jeden punkt straty i Zametu też jeden punkt straty. Wydaje się, że to taki zrobił się mocny zespół środka tabeli i też zespół, po którym wielu spodziewało się, że nie podniesie się z kolan. Odeszło dwóch braci Skarbek, i Patryk, i Krystian. Odszedł trener też i mówiło się, że ciężko będzie to poskładać w Prusicach, ale to brawo. Przyszedł nowy trener i też był w stanie to poukładać. Wróciło kilku zawodników, no i ten wynik jest naprawdę przyzwoity. No tutaj właśnie takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Pamiętam jeszcze w przerwie między poprzednimi rundami, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ten sezon będzie poprzedni odwołany. Jak rozmawiałem z Pawłem Piątkiem, no to zaznaczał, że to będzie bardzo ciężko dograć sezon, tak? Później przed sezonem się mówiło gdzieś tam w kuluarach o fuzji, tak, przyszłości Prusice, bo sami sobie nie poradzą, a tymczasem oni się odbili i wystrzelili jak z rakiety, więc naprawdę jak na drużynę, która miała się chylić ku upadkowi, no to jest świetny wynik i dobry prognostyk na przyszłość. Zgadza się i teraz dobrze przepracowana zima może spowodować, że myślę, że to bardziej, tak jak mówię, miejsca 6-8 mogą być niż gdzieś tam 9-12. Mi się wydaje, że ta w ogóle pierwsza ósemka tej okręgówki jest tak w miarę wykrystalizowana i powinny być ruchy między nimi. No, aczkolwiek wiadomo, no, zrywkłem, właśnie jest chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś miałby z tej drugiej ósemki zaatakować, to najbardziej bym stawiał Zryw. No i teraz właśnie, trzy zespoły z takim samym dorobkiem punktowym, Pogoń Góra,
Pogoń Góra, Zrywkę, Banowice, Iskra, Kochlice. Największy plus dla, z tej trójki, moim zdaniem, dla Pogoni Góra, bo też w tamten sezon bardzo ciężki, ciężko było myśleć o tym, że mogą się utrzymać. W drugiej części sezonu wiemy, jak ten tamten sezon się zakończył. Udało się rzutem na taśmę. No i Pogoń Góra, zespół, który naprawdę tutaj pokazywał się z bardzo dobrej strony w wielu spotkaniach. Może ten wynik też nie powala, bo to jest też 7 porażek. 3 remisy i 5 zwycięstw, dobrze? Tak, 5 zwycięstw, 3 remisy i 7 porażek. Może z jednej strony nie powala, ale z drugiej naprawdę pokazywali się z dobrej strony podopieczni trenera Przybylskiego, którzy, podkreślmy to jeszcze raz, przez wielu byli skazywani na spadek. No jak spojrzeć na poprzedni, wcześniej zakończony sezon, no to powala znów ten wynik. 2-2 patrzę u siebie, 2-2 z Górnikiem Lubin. I 4-2 zwycięstwo z Kaczawą Bieniowice na przykład, nie? Tak, więc naprawdę wykorzystali tą szansę, którą dostali, że w tej lidze mogli zostać i się też odpłacają, tak? No to, co mówiliśmy o Zrywie Kłębanowice, no jest to drużyna, która chyba najbardziej rozczarowuje po tych wzmocnieniach, które trener Łysak poczynił. No, byliśmy wszyscy przed sezonem przekonani, że to oni będą głównym faworytem obok Górnika Lubin do awansu, tak? Dopiero na trzecim miejscu gdzieś stawialiśmy Iskrę Księgienicę. A tutaj Zryw no, pokazuje, to też pokazuje, że indywidualności to nie wszystko, jeszcze jest potrzebny gdzieś tam ten kolektyw, no bo jak zobaczymy na papierze, jacy tam grają zawodnicy, jacy nazwiska od bloku obronnego po atak, no to łapiemy się za głowę, dlaczego oni są w tym miejscu, w którym są. No ale miejmy nadzieję, że trener Łysak tutaj odpowiednio tą zimę ze swoim zespołem przepracuje i nie będzie trzeba w ich stronę jakiejś tam uszczypliwości dawać i się śmiać, że wygrali spotkanie, tylko że będzie to w ich przypadku rutyna. Iskra Kochlice. Mimo wszystko wierzyłem w lepszy wynik Iskry Kochlice niż miejsce 11. Podobny dorobek punktowy jak Zryw Kłębanowice i Pogoń Góra. Aczkolwiek no, w tabeli miejsce 11 czegoś tam zabrakło. Powiem szczerze, że jestem lekko rozczarowany. Tak podobnie jak Zryw Kłębanowice, aczkolwiek no, może nie widziałem ich w pierwszej trójce, ale myślę, że pierwsza ósemka to dla mnie był pewniak. Mi się wydaje przede wszystkim, mam nadzieję, że sobie nie zaszkodzę tą tezą, że to jest drużyna, która nie pasuje do tej ligi pod względem umiejętności technicznych. Mi się wydaje, że oni zbyt są zaawansowani i zbyt bardzo chcą grać fajny futbol w okręgówce, tak, jednak tutaj trzeba dołożyć trochę więcej siły. No wiemy też, jakich mają zawodników. Kwiatkowscy, no technika, no nie naga, no nie bez powodu mają szkołę techniki u siebie, no tak. Otwartą, tak, więc to jest i stąd też może na przykład mniej dziwić ich zwycięstwo nad Górnikiem Lubin, gdzie stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny, które właśnie potrafią grać piłką, potrafią grać świetnie technicznie. I przez to Kochlice miały tam pole do popisu, tak? Bo mogli w końcu grać w swoim żywiole. Więc może trzeba dołożyć gdzieś tam jeszcze więcej zadziorności i fizyczności. I gdzieś tam te wyniki się polepszą, bo też no wiadomo, bramki ma kto strzelać, przyszedł Paweł Łopaciński, więc no, przyszłość przed nimi dobra. Jakby gdzieś tam się wdrapali wyżej, no to z tą techniką wtedy można pójść do przodu. Pozycje 12 i 13. Gwardia Białęka i Chojnowianka Chojnów. Zespoły, które zgromadziły po 16 punktów. No i zespoły, które charakteryzuje też jedno, że lepiej zdecydowanie grają u siebie niż na wyjazdach. Na wyjeździe Chojnowianka nie wygrała ani razu, a Gwardia tylko raz. I stąd pewnie to miejsce w tabeli jest, jakie jest. No i przede wszystkim no, Gwardia, to co się śmialiśmy, no, za bardzo chyba chce się wyspecjalizować w comebackach niż w wygrywaniu spotkań, bo lubią gonić i teraz im to wyszło, a kilka razy prawie im wyszło, więc miejmy nadzieję, że porzucą tą dyscyplinę i jednak zaczną po prostu sami przeważać w spotkaniach, a potencjał mają duży i myślę, że
że z tym nie powinno być problemu. No co do Hojnowianki, no jest delikatne rozczarowanie na pewno opozycją w tabeli. Może gdzieś tam ta strata punktów, bo tam też dość płasko w kilku miejscach jest, no jest do nadrobienia. Na pewno też się spodziewałem więcej, tak, po Hojnowiance, po awansie. Oczywiście znowu Hojnowianka miała to, że każdy ich skreślał przed sezonem. Też jakieś takie fatum nad nimi ciąży, że wszyscy z nimi coś mają nie po drodze, a bardzo sympatyczny, fajny zespół. No i miejmy nadzieję na te lepsze wyniki, bo na pewno trener Grzybowski tam potrafi to poukładać. Ostatnie trzy miejsca. Odra Hobienia 10 punktów, GKS Męcinka 9 i Grom Gromadzeń Wielowieś 4. Myślę, że nad Gromem nie ma co się pastwić, bo mówiliśmy dużo o nim w trakcie sezonu. Wiemy, jaka była sytuacja, wiemy, były problemy, były rozpoczęcia spotkań w 8. No miejmy tylko nadzieję, że przystąpię do rundy wiosennej i skończy się to właśnie jeżdżenie meczu na mecze w 8. I przede wszystkim dojdą do porozumienia między sobą w klubie i w końcu to zacznie wyglądać tak, jak to wyglądało w A-klasie, bo to według mnie była drużyna na pewno na top 8. Jeśli chodzi o Męcinkę, długo, długo nic. Końcówka dała troszeczkę tlenu, troszeczkę nadziei, no i nutę optymizmu. Jak będzie ciężko wnioskować, bo Męcinka to też taka trochę zagadka dla nas. Od lat wiemy, ludzie mocno zakorzenieni i związani z tą miejscowością i z tą drużyną, którzy no, robili wynik, wygrywali, cieszyli się, awansowali. Później nawet był sezon, gdzie byli ogromną niespodzianką, bo skończyli na czwartym miejscu, na półmetku byli na pierwszym miejscu, więc tutaj też trzeba im to oddać. No ale ten sezon na razie zdecydowanie słabszy. Pytanie, czy uda się zespół wzmocnić, a jeśli chodzi o Odrę Hobienia, no kończy się jakaś epoka. Wiemy, że trener Słowakiewicz z końcem roku przestaje być trenerem. Podjęli wspólnie z zarządem taką decyzję. Z jednej strony szkoda, ale wierzę, że szybko wróci trener Słowakiewicz na ławkę trenerską, bo bardzo ciekawa postać i przede wszystkim mam wrażenie, że bardzo obiektywna. Która nie boi się odpowiedzialności, która potrafi się przyznać, że jego zespół grał słabiej, która potrafi pochwalić sędziów, co się bardzo rzadko zdarza i to niejednokrotnie z ust tego trenera słyszeliśmy, więc wierzę, że ten trener zagości gdzieś jeszcze tutaj w niższych ligach, bo jest naprawdę taką fajną osobowością. No z pewnością. Nigdy po przegranym meczu też nie odmawia wywiadu, zawsze podchodzi i mówi szczerze to, co widział na boisku, tak jak wspomniałeś, nie szuka gdzieś tam wymówek, tak? Tylko jeżeli jego zespół przegra, no to potrafi to z pokorą przyjąć. No na pewno Odra miała przebłyski dobrej gry w końcówce sezonu. Zaczęli grać w piłkę trochę lepiej. Szkoda, że ten sezon się dla nich zakończył takim niechlubnym wybrykiem jednego z zawodników i z tego powodu zostali poznani z całą Polską. No ale miejmy nadzieję, że ta drużyna się podniesie, bo naprawdę ich stać na to, bo grają fajnie w piłkę i ostatnie mecze to pokazywały. I na pewno tych punktów mogło być więcej. Powiem nawet tak, że no w ostatnim meczu, który został przerwany, no gdzieś tam mieli, było tylko 1-0 i ten mecz też nie do końca musiał być przegrany, tak? Więc tych punktów mogłoby być ciut więcej. A tak no trzeba przyjąć to, co jest, trzeba się wzmocnić, znaleźć trenera, który teraz w związku z odejściem trenera Słowakiewicza to jakoś ułoży i pójdzie do przodu. Co do Męcinki, no miejmy nadzieję, że znowu się nie obudzą na koniec rundy, tak? Tylko zaatakują od początku, bo wiemy, że to jest drużyna, która lubi wygrywać seriami, ale niestety lubi też przegrywać seriami i to gdzieś tam się ciągnie od dwóch sezonów, tak? Bo są serie zwycięstw, są serie porażek. Nie ma jakiejś tam, czyli no regularność to jest w sumie, ale nie ma tego, że jednak fajnie jakby to była przerwa jedną porażką, a nie kolejną serią.
Jeżeli chodzi o Drechobienia, na potwierdzenie Twoich słów, remis z liderem, z Iskrą Księgnicy, remis między innymi z Zametem Przemków, nie, z Zametem porażka jedną bramką i z jedną bramką też na przykład porażka z Sokołem Jerzmanowa. No to pokazuje, że z tymi drużynami też i z góry tabeli w miarę potrafili zagrać. No tak, oni po tych kilku pierwszych kolejkach, gdzie mieli problemy kadrowe, no odnaleźli się, zwyciężyli spotkanie, pokazali, że to nie jest drużyna, którą można wykreślić tak z tabeli ligowej i tyle. To jest drużyna, która ma charakter, która chce grać w piłkę, która potrafi, tylko trzeba to przełożyć na jakieś wyniki. No i cóż nam pozostaje? Podziękować za uwagę, za obejrzenie kolejnego odcinka programu Piłkarskiej Niższej Ligi. W ten sposób obiektywnie staraliśmy się podsumować czwartą i ligę oraz klasę okręgową po zmaganiach jesiennych, więc liczymy na sporo emocji w przyszłej rundzie. Jak pokazują te tabele, sprawa awansów i spadków jest jeszcze otwarta, więc mnóstwo kolejek, mnóstwo emocji przed nami. W najbliższych odcinkach oczywiście skupimy się na pozostałych ligach, na A-klasie i B-klasie. Za uwagę dziękuję Państwu. Radosław Salamon i Piotr Fortuna. Do zobaczenia. Do zobaczenia.